Zanim zaczniemy, proszę zauważyć się w dużej ilości wody, ponieważ nasze żarty mogą wywoływać suchoty, wysuszenie oczu, zeschnięcie w gardle oraz wyschnięcie palenia pani Jadzi, gdyż mieszka niedaleko. Osoby o słabych nerwach prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub panią Sylwią, ponieważ te suchary mogą zagrażać waszemu życiu lub życiu. A teraz zapraszamy na spektakl. Jaka to matura? Cześć! W dzisiejszym odcinku spotkali się najlepsi zawodnicy ostatnich 2000 lat. Ja jestem Tadeusz Sznuk, a to oni. Zapraszam. Jestem Sir Isaac Newton, pochodzę z Wielkiej Brytanii. Bardzo lubię jabłka. Jestem Adam Mickiewicz, pochodzę z Litwy. Ojczyzny mojej, co jest mi jak zdrowie. W wolnych chwilach piszę epopeje narodowe. Moim hobby jest obrażanie Słowackiego. A ja zapraszam. Moja obecność w tym programie będzie wielką improwizacją. Nazywam się Karol Darwin. No? Nazywam się Krzysztof Kozłow. Pochodzę z Włoch, nie z Portugalii. Dopłynąłem do Indii. Widzejce, nikomu nie dopłynąłem. Bonjour, jestem Pascal i dziś przysięguję wam coś kiślego. Nazywam się Maria Skłodowska-Curie. Interesuję się chemią, że jestem tutaj. Bardzo się raduję. Rzeczywiście, dominuję. Charles Richter. Pochodzę z USA, zajmuję się geologią i geofizyką. To ja częstę tą budową. Juliusz Słowacki, pisarz. Moim hobby jest alpinizm i latanie na chmurkach. Przeciwieństwie do niektórych tu zebranych nie dziaduje. Zawodników, pora ogłosić konkurs SMS-owy. Pytanie brzmi, kto z naszej ósemki jest kobietą? Dla odpowiedzi dodam, że ma na imię Maria. Odpowiedzi można słać na dowolnym numer. Koszt SMS-a to 0 zł, bez VAT, ale VAT proszę nie przynosić, mamy dość. A teraz przechodzimy do gry. Zasady znacie. Po jednym pytaniu. Kto nie odpowie, odpada od razu, gdyż nasza reżyserka uznała, że 3 szanse są zbyt nudne. Czy pytania będą łatwe? Tak. Zaczynamy od pana Isaaca Newtona, gdyż on wylosował pierwszy numer. Matematyka. Proszę podać kąt wysokości ostrosłupa prawidłowego, 12-ściennego, kiedy promień okręgu opisanego na czworokącie jest... Panie Krzysztofie, nie wolno. Wszystkim liczbom rzeczywistym większym od każdej liczby pierwszej sumy czwartej pochodnej funkcji zespolonej dwuargumentowej, kiedy krowa jest zielona, a na dworze świeci słoneczko. To będzie pierwiastek z minus 8. Dobrze. Panie Adamie, pytanie do pana. Słynni pisarze. Czym różni się Juliusz Słowacki od długopisu? Długopis umie pisać. Cóż, mimo wszystko do Mickiewicza nie mam nic. Nawet szacunek. Panie Karolu, ornitologia. Gdzie w sezonie kwietniowym wylatują z Polski zięby i słowiki?
Człowiek niezwyczajny, niepozorny, z lekko rudawym ubarwieniem. Biurka wplata zielone elementy maskujące. Przebywa w dużych zbiorowiskach innych ptaków. Najczęściej pisman z gatunku uczniów z Bulgarii! Niestety nie. Pani Karol, niech się pani nie zachowuje jak małpa. Z Republiki Zięby wylatują do Hiszpanii. Teraz będzie pytanie do pana Krzysztofa. Biologia. Gdzie w środowisku naturalnym występują orki? Orki. Orki z Majorki. Orki z Poznania i ze Stalowej Woli. Pan Bóg i bawi się z nimi. Kiedy się goli? A nie goli się! Dobrze. Przechodzimy dalej. Panie Pascalu, fizyka. Jaki przyrząd służy do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego? Ciepaćka. Bierzemy ci jajka, ciepaćkę i ciepiemy, aż się ucierpie. Nie ciepaćka? Nie. Czy to aby na pewno ten Pascal? Nie. Następne pytanie do pani Marii. Skąd pochodzi Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski? Cóż, skoro był wysoko urodzony, pewnie urodził się w zębie. Pytanie do pana Charlesa. Pytanie z zakresu mitologii. Jak nazywało się greckie bóstwo krawców? Krosnos. Nie. To bóstwo to było Deimeter. Jestem zdjęciowy. Panie Juliuszu, powiedzenia i przysłowie. Mówimy, nie taki diabeł straszny jak... Jak Mickiewicz. Wiesz co ci powiem? Jesteś skończony. Na górze ciasteczka, na dole pierogi. Poziom tej poezji jest bardzo ubogi. Poezjo, miłości ty moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto czytał Słowackiego. Mówisz Adamie, że jesteś narodowieszczem, a tak naprawdę jesteś zwykłym wiesz. My poeci wiemy, jak konia na nas działa. Większość by dobrze czytała, to się ino śmiała. A ciebie Maryna nie chciała. Daj na pani miesza. Chłopaki, zobaczcie to. Co tam? Przepraszamy Państwa za problemy techniczne. Jak Państwo widzieli, niestety Juliusz Słowacki nie może brać udziału w dalszej części programu, ale spokojnie, przyleciała po niego chmurka i wszystko jest w porządku. Pytanie będzie z fizyki. Jak nazywa się oddziaływanie, dzięki któremu każde dwa ciała we wszechświecie przyciągają się z wartością wprost proporcjonalną do iloczynu ich masy, a od
odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi. To będzie... no... Moment, moment. Grawitacja? Dobrze. Ameryki to ty nie odkryłeś. Kogo pan wybiera? Pan z numerem 4. Panie Krzysztofie, pytanie muzyczne. Proszę posłuchać. Posłuchał pan? Tak. Dobrze. Pani z numerem 6. Pani Mario, powiedzenia i przysłowia. Zasady są po to, żeby je zobojętnać. Może zobojętnijmy kilka zasad, Pani Mario. Przyjemność. Panie Krzysztofie, Pani Mario, nie wolno. Pan numer 2. Panie Adamie, broń i uzbrojenie. Jak nazywa się drobna amunicja w postaci kilkumilimetrowych cząstek metalu? Wśród takich pól przed laty. Proszę wybrać następnego wypowiedzenia. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, znane osoby. Kiedy urodził się pan Zięba? Można się pomylić o 2 lata. W środę. Zmieścił się pan w granicy błędu. Jedynkę poproszę. Jak sobie życzysz? Panie Izaaku, proszę dokończyć przysłowie. Mówimy nudny jak? Pan z numerem 4. Dobrze, szósteczkę. Pani Mario, teraz będzie pytanie muzyczne. Proszę posłuchać. Proszę podać tytuł utworu. Czy policzysz ze mną deltę? Z tobą masz. Zapraszamy wokalistkę. Gdzie miała miejsce największa porażka w dziejach ludzkości?
Od Waterloo? Niestety nie. To było pytanie podchwytliwe. Największa porażka w dziejach ludzkości wydarzy się za kilka dni tutaj. Zaraz o tym zaśpiewają Natalka i Justyna. Komisja czyta już instrukcję, daje znak i zaraz zacznie arkusze dam wam. Siedzimy obok poruszeni, wszyscy kiedyś ateiści wznoszą dziś modły. Nie mamy szans na zaliczenie, choćby nawet cud się ziścił, nie pomoże nic. Teraz prosimy o
Mowa jak końcowa. Jakieś mowy w swoim myśleniu. Dobry wieczór. Kochani maturzyści, bracia i siostry w potrzebie. Wszyscy dobrze wiemy, że nauka do matury nie jest prosta. Można by nawet rzec, że jest to syzyfowa praca. Czeka was niemały potok szwedzki, ale wierzymy, wierzymy z całych serc, że będziecie walczyć ogniem, gaśnicą i mieczem do ostatniej kropli krwi. W żyłach. W tych żyłach. W końcu zlekceważenie tak ważnego egzaminu to niewybaczalna zbrodnia. A jak wiemy, jest zbrodnia i jest kara. Ale czego, kochani, czego nie robi się, by potem móc wykrzyczeć głośne Violetta, a nie, przepraszam, Weronika. Może nie skończycie w Biedronce wykładając chemię. Może skończycie na uniwersytecie wykładając kapelki. Może nie skończycie jako ludzie bezdomni, że zamieszkacie w szklanych domach. Czego z głębi naszych serc, drugolizarnych serc, jednego drugogimnazjalnego serca. Wam serdecznie życzymy. A i takie postscriptum, nie piszcie najlepiej tej matury, bo my najlepsi nie jesteśmy i nie chcemy mieć najgorzej. Dzięki. Nie było mnie słychać, to powtórzę jeszcze raz. Wasze przygotowania do matury to jest jakaś porażka.